audycja w Łodzi Kultury w Studenckim Radiu Żak Politechniki Łódzkiej. Właśnie się rozpoczęła, usłyszeliśmy naszą piosenkę tygodnia, czyli The Bullseyes o tytule The Big Sad Happiness That Shouldn't Been Mine. To już za nami, natomiast przed nami rozmowa z gościem, a dzisiaj w naszym studiu gościmi Krzysztofa Loskusa, perkusistę zespołu, punkowego zespołu Okupacja 81. Dzień dobry, cześć. Cześć, witam wszystkich. Na początku, w celu zaznajomienia słuchaczy z tematem, opowiedz proszę nieco o swoim zespole, o jego twórczości, historii, genezie, gdzie graliście, kiedy, tak żeby wprowadzić w temat. Czym jest zjawisko o nazwie Okupacja 81? Okupacja to taka grupa kolegów i przyjaciół, która zawiązała się z powodu tego, że ciągle coś nam nie pasowało w tym świecie, czyli założyliśmy zespół punkowy. A skąd ta nazwa? Kto ją wymyślił? Nie pamiętam, bo to było lat temu. 30? Ciężko powiedzieć, zliczyć to wszystko. No tak to się jakoś się zaczęło. No, pamiętam pierwsze próby jakieś takie muzyczne. Ja miałem grać na gitarze, kolega miał grać na mojej perkusji, jakieś u babci w bloku czy gdzieś zaczęły się. Skończyło się to po godzinie wezwaniem przez sąsiadów policji i tak dalej. Więc prawdę mówiąc, z taką muzyką, jeżeli słuchacze młodzi po prostu nie wiedzą, kiedyś nie można było wejść sobie do Domu Kultury, wynająć pomieszczenia i robić po prostu próby. Więc jak się szło do Domu Kultury, żeby mieć jakieś miejsce, żeby pograć, no to pan zawsze pytał się tak, a jaką muzykę panowie gracie? No wie pan, no taką, no to rockową, nie? Ciężkie tematy po prostu były i tak dalej. Więc graliśmy przypadkowo, ktoś nam użyczył salę, to w technikum chemicznym, a to gdzieś od przypadku do przypadku. Woziło się tramwajami jakieś kolumny, wzmacniacze, jak sobie pomyślę o tym, to po prostu to się w głowie po prostu nie mieści. I tak jakoś to było. I coś tam potem, jakiś tam budowaliśmy klub w bloku na dole, w piwnicy, w suszarni i tam jakieś próby po prostu robiliśmy. Jakiegoś mieliśmy życzliwego sąsiada, któremu nie przeszkadzało, że mu po prostu szklanki po stole chodziły. To tak jakoś, nie wiem, gdzieś w pobliżu, pamiętam, pan mieszkał Paweł Gumola, jakoś tak się też jakoś kumplowaliśmy i zaprosił mnie jakoś na koncert, ja tam rozmawiałem z ich chyba menadżerem i jakiś taki pierwszy, pamiętam, koncert, pojechaliśmy do klubu Kontrasty w Świnoujściu albo w Szczecinie, tam zabraliśmy pierwszy po prostu koncert. No potem jakaś kaseta, jakieś demo nagrane w piwnicy, wysłane po prostu do Jarocina, do którego się zakwalifikowaliśmy, jakieś tam, przeszliśmy tę eliminację na małej scenie, tam w klubie występowaliśmy na małej scenie, no i jakiś odzew, pamiętam, po tym Jarocinie był no, chyba ogromny, bo ja pamiętam, pojechałem na wakacje i wracając do domu po dwóch miesiącach w pokoju zobaczyłem po prostu stertę listów, ale to dosłownie kupa usypana, listów było ponad 3000. I pytam się mamy, ale co to jest? A mama mówi, no listonosz przywozi samochodem po prostu listy po prostu cały czas tutaj. Ale że, o co chodzi w ogóle w tym wszystkim? W broszurce jarocińskiej zawsze był kontakt z zespołem, jakieś nazwisko jednego z członków zespołu i tam był adres. No i po ten adres w ciągu dwóch miesięcy przyszło ponad 3000 po prostu listów. To były zaproszenia na koncerty różne, jakieś po prostu cuda. Człowiek nie był w stanie w ogóle nawet na to odpisać, a gdzie dopiero w ogóle przyjechać i tak dalej. Potem oczywiście przychodziły jakieś listy po prostu, że tak, gwiazdorzy po prostu nie mogą przyjechać i tak dalej, i tak dalej. To więc od razu mówię wszystkim, nie mogłem odpisać na 3000 listów, bo to było fizycznie dla mnie niemożliwe. To się zagadka po latach rozwikłała. Dlaczego nie przyjechaliśmy, także przepraszamy, ale no nie byliśmy w stanie. Teraz ci wszyscy ludzie, którzy pisali listy do Okupacji 81 już mają wytłumaczenie, czemu nie dostali tej pory listu. Tak, ale mogą dzwonić 42 63 13 888. Telefon do studia, gdybyście mieli pytania do gościa lub do nas. Powiedz, jaki był oryginalny skład zespołu? Oryginalny skład zespołu to, z tego co pamiętam, na basie grał Arkadiusz, jak na nazwisko, przepraszam cię Arku, ale nie pamiętam, na wokalu był Lucjan Smyczek, dosyć fajne nazwisko, na gitarze grał Krzysztof Sadłowski, no i na bębnach ja. I jak zebraliście ten skład? Byliście wszyscy kumplami? Z Krzysztofem to się kumplowałem, ale prawdę mówiąc to nie wiem, ja w jaki sposób go poznałem w ogóle, natomiast z Arbuzem myśmy chodzili po prostu w szkole do jednej po prostu klasy,
A Lucjana, nie mam pojęcia, kto przyprowadził, skąd się wziął. To wyczytałem na jednej Szukamy kontaktu jakby jeszcze z Ludzkiem. Jakbyś Lucek gdzieś tam coś słyszał, to czy ktoś po prostu ma kontakt po prostu z Ludzkiem, to szukam kontaktu. Jeżeli wiecie co z Ludzkiem, to oczywiście dzwońcie 426313888. Wyczytałem na jednej ze stron, że zespół powstał w Łodzi na lekcji automatyki w Technikum Energetycznym. To wszystko prawda, czy jest jednak lekcji, tutaj? No tak, na lekcji automatyki nie mógł powstać, bo lekcji automatyki nie mieliśmy i na pewno nie na tej, ale to był po prostu błąd. To był błąd. No, nas w klasie było, pamiętam, trzech, był jeszcze taki Piotrek. Nas było trzech, którzy nosili oporniki. Ja nosiłem znaczek Katynia, Arek nosił kurteczkę z napisem zbombardowana laleczka, o którą się pobił chyba z profesorem po prostu na lekcji, którą mu ją podarł. Ja za znaczek Katynia zostałem na drugi rok po prostu w klasie. Pan wezwał mamę, profesor i się zarzekał jeszcze, że jego ojciec był na sprawie Katynia i czegoś takiego w ogóle nie było. W tamtych czasach w każdej szkole był ktoś, kto pilnował młodzieży i pracował dla aparatu państwa. No więc i no też tacy ludzie mieli zakładane posuteczki, no więc no, nie było łatwo, więc trafiłem pod jego skrzydłem, a drugi rok w ten sposób poznałem Arka. I przez lata skład się zmieniał. Kto z tego oryginalnego składu teraz zagra 19 listopada? Znaczy skład, prawdę mówiąc, chyba się nie zmieniał. Tam w Jarocinie zagrał z nami Piotrek chyba zamiast Arbuza. Graliśmy na dwie gitary, nie na bas, bo nie mieliśmy basisty. Jakoś jak w ostatniej chwili. Natomiast teraz skład jest w połowie, no może nawet nie w połowie, bo tak, na gitarze gra nadal Krzysztof, na wokalu będzie śpiewał Piotr Gilewski, ale to też jest przypadek, ponieważ Krzysztof mnie namawiał, żebyśmy ten zespół reaktywowali, ja po prostu bardzo nie miałem czasu, bo udzielałem się po prostu w innych zespołach i robiłem imprezę na działce taką rockową i pojawił się Piotrek jeszcze i myśmy razem rozmawiali i okazało się, że on z nami występował w Karuzeli, czego w ogóle nie pamiętałem, byłem zaskoczony po prostu tym wszystkim i Piotrek Baks namawiał mnie, żeby ten zespół reaktywować. I ja mówię tak, co skoro nas jest trzech i Piotrek w tym wszystkim brał udział, to w sumie nie mamy tylko basisty, to możemy się reaktywować. Więc zespół jest oryginalny z pierwotnego składu 50%, tak? Do tego jest Piotr z nami i śpiewał w Karuzeli w Warszawie. No to można powiedzieć, że 75% jest oryginalnego składu. No, do tego dochodzi tylko basista. Również w internecie wyczytałem, że okupacja 8.1 była za sprawą perkusisty personalnie powiązana z innym łódzkim zespołem Moskwą, a Moskwa to na scenie punk rockowej uznana marka. Jak wygląda ta relacja na linii okupacja 8.1 Moskwa? Bo Moskwa to też również zespół, który wystąpi na jednej scenie 19 listopada w Centrum Kultury na Żubarskiej. Ja tu prawdę mówiąc nawet nie wiem, czy Paweł w ogóle ma świadomość, jak się nazywał zespół mój wcześniejszy, albo czy w ogóle taki miałem, chociaż to myśmy z nimi tam, mówię, grali wtedy w Kontrastach w Świnoujściu. A z Pawłem dobrze się znaliśmy. No ja być może właśnie po tym koncercie, jak Paweł widział po prostu jak gra, a pamiętam, że był taki okres, że w Warszawie po prostu tam siedział, nagrywali chyba pierwszą płytę i wrócił do Łodzi, potrzebował bębniarza, zaproponował mi po prostu mi pracę w zespole i grałem z zespołem przez 12 lat w Moskwie. Myśmy trochę zjeździli po sobie jakieś tam, a to jakieś Niemcy, jakieś, no cuda, były takie, pamiętam, okresy, że myśmy grali 200 koncertów w roku, tak naprawdę ciągle na walizkach gdzieś po prostu byliśmy. Ale nie ukrywam, że po prostu chciałem się rozwijać i miałem dosyć walenia w kółko po prostu jednego bitu i jakoś to tak chyba pożegnałem się po prostu z Pawłem, chciałem coś innego robić. Miałem cię właśnie zapytać, jaka była motywacja do grania dla ciebie wtedy, a jaka jest teraz? Znaczy motywacja była zawsze, to ja z muzyką jestem związany przez całe po prostu życie, bo ja zakładałem ten zespół Okupacja, potem grałem w tej Moskwie, co było po prostu moim marzeniem. Był też taki moment, że pamiętam, byłem na koncercie Rendezvous, był taki kawałek Anna, który mi się bardzo podobał. I też miałem przyjemność z Dziemkiem Kosmoskim po prostu grać, reaktywować to Rendezvous, reaktywować Brak Łódzki, a jednocześnie chyba po tej Moskwie jakoś ściągnąłem tę swoją grupę Insight przez 25 lat. I też jakby powodem złożenia tej okupacji z powrotem było to, że z 2-3 lata temu zmarł po prostu mój przyjaciel, z którym grałem 40 po 100 lat, bo Andrzej też grał w Moskwie na basie. Andrzej zmarł, no i tak zostałem w sumie bez tego grania, a jakby uciec z tego nie można.
No więc jakby zdecydowałem po tej imprezie u mnie, że w takim razie reaktywujmy tą okupację, a ja będę mógł po prostu sobie pobębnić. No i będziemy mieli fajną zabawę. Może posłuchajmy w takim razie. Przyniosłeś nam jakieś archiwalne nagrania? Archiwalne, tak, rejestrowane chyba jakimś Grundigiem, po prostu stare, więc jakość tego jest z koncertów... Ale jest. Katastroficzna dzisiejsza. Historii jednak. Ściana dźwięku. Tak, nic nie słychać. Ostre łojenie. Ostre łojenie. Słuchamy. Okupacja 8.1. Studenckie Radio Żak Politechniki Łódzkiej. Nasze radio szumi najlepiej. To jest jedyne, to Piotrek przyniósł. Nie wiem skąd to miał, nawet ja tego nie miałem. Tak, Krzysiek właśnie nam opowiada o tym skąd, co właśnie usłyszeliśmy. Mówi, że mało było zakłóceń, więc pewnie było nagrywane w piwnicy. Więc... W piwnicy, tak, bo nie ma publiczności, więc to chyba jedyne nagranie nie z koncertu, chociaż nie byłem w jego posiadaniu. W posiadaniu był Piotrek i przyniósł, więc byłem zdziwiony, ale to chyba nagranie chyba to najlepiej brzmiące po prostu z tamtego. Jakoś studyjne jak na tamte jakoś, czasy. Jakoś tak? Studyjne jak na tamte czasy. Tak. Jeszcze między wejściami tutaj wspomnieliśmy o tym, że Okupacja 8.1 była najszybszym zespołem w Polsce. No tak właśnie mówiono po prostu, że zawsze moim marzeniem było po prostu, żeby grać najszybciej, żeby mieć najszybszy zespół i najszybciej grać na bębnach. No i takie było założenie pierwotne, jak myślę o tym teraz, to się pukam w głowę. Ale generalnie było tak. Pamiętam takie sytuacje w Jarocinie, jak zaczęliśmy grać koncert. Na scenie w kolejności chyba stał zespół Kompania Karna. Pozdrawiam chłopaków. I zaczęliśmy koncert, to bębniarz, pamiętam, ukląkł na kolana i mówi tak, kurde, jak tak można w ogóle zasuwać w ogóle szybko. Pamiętam też koncert pierwszy chyba Moskwy, jak pierwszy mój z zespołem Moskwa koncert, który graliśmy chyba na Lokatorskiej. No to pamiętam, że tempo też było po prostu takie, zawsze Paweł chciał szybko, więc zagraliśmy tak szybko, że Piotr chyba na basie nie wyrabiał, po czym Paweł powiedział mi tak, chyba troszkę musimy zwolnić. No. Powiedz... nam też i słuchaczom młodszym, jak to wyglądało kiedyś z dostaniem się na Jarocin? Wasza demówka musiała być dobra, to co wysłaliście, żeby się zakwalifikować.
Znaczy, nie wiem, patrząc z perspektywy na przykład czasu teraz, to ja nie wiem, czy dobra, czy może to... Ciężko powiedzieć, jaka była decyzja tego jury, czy chodziło o ten bunt młodzieżowy, że muzyka punkowa była wtedy po prostu na czasie i to było po prostu ważne. Nie mam pojęcia, kto o tym po prostu zdecydował, no bo jakość i umiejętności naszego grania były bardzo kiepskie. Jak to się stało, to nie mam zielonego pojęcia. Może w jury był jakiś fan szybkiego grania. Być może, być może. No, rozmawiamy dużo o przyszłości, natomiast chciałem się spytać teraz o teraźniejszość. Jak obecnie wygląda okupacja 8.1? Co się dzieje w okupacji 8.1? No więc co się dzieje w okupacji? No więc ponieważ Piotrek zaproponował nam tą reaktywację i ten koncert, o którym mówimy 19 listopada, no to zmontowaliśmy po prostu szybko zespół. Gramy po prostu stary materiał, do tego zrobiliśmy jeden cover, który usłyszycie na koncercie. To jest po prostu cel. Po koncercie wchodzimy do studia, nagrywamy po prostu te stare kawałki, robimy z tego po prostu płytę, potem pomyślimy o robieniu po prostu kolejnych, ale nowych już numerów całkowicie. No co, wydrukowaliśmy baner, zrobiliśmy nalepki, otworzyliśmy stronę. Na bogato. Dzieje się. Miło słyszeć, że taka no, inicjatywa tutaj chłopaków tak was popchnęła do no właśnie do reaktywacji. Chyba nie jest tak, że wy się gdzieś tam pozamykaliście w domach na ten czas, tylko nie graliście w tym składzie. W tym składzie nie graliśmy. No z Piotrkiem Zielińskim, który gra na basie, ja ciągnąłem tą swoją grupę, też ten Insight, więc z Piotrkiem grałem no, przez długi okres. Piotrek też grał w zespołach jazzowych, więc to jest no, świetny, po prostu naprawdę wyśmienity muzyk. Więc nie było problemu, po prostu, żeby ten materiał przyswoił sobie. No Krzysiek, gitarzysta, no, musi popracować, bo na gitarze być może po prostu brzdąkał w domu, ale generalnie po prostu Krzysiek po prostu nie grał. No, Piotrek też nie zajmował się śpiewaniem od tamtego pamiętnego koncertu z Karuzeli, o którym mi przypomniał. No to chyba też nie śpiewał więc, ale mamy swoje lata, więc widzę, że tam stres po prostu minął i idziemy ostro do przodu. 19 listopada można powiedzieć, że będzie mieć miejsce takie zjednoczenie okupacji 8.1, natomiast chciałem się zapytać, czy to będzie jednorazowy koncert, czy planujecie jakieś większe plany związane z okupacją 8.1? Znaczy, no, myślę, że nie wydaliśmy 400 na baner na jeden koncert. Nie, słuchajcie, generalnie jest tak, że otwierając tą stronę na Facebooku odezwało się dużo osób z tamtych czasów, gdzie tam wypisują nam legenda, nie legenda. Dostaliśmy 4 propozycje koncertowe po prostu już. Także gdzieś ta pamięć, widzę, że to środowisko punkowe bardzo mocno po prostu działa i ono jest, więc to się kręci. Ja nie wiem, czy takiego entuzjazmu chyba nie doznałem z zespołem Insight przez 25 lat, kurde, jak po 2 miesiącach okupacji 81. To oprócz 19 listopada, gdzie jeszcze będziemy mogli was usłyszeć na bliższym czasie? Na razie nic nie ustaliliśmy, bo to wszystko jest przyszłościowe. Natomiast są jakieś zaproszenia, czy byśmy zagrali po prostu tu i tam, ale to na odległe czasy, bo to mówimy o jakimś tam maju, czerwcu, wakacjach i tak dalej, więc jesteśmy no future, więc nie planujemy, co będzie po prostu w lipcu. W lipcu to będzie za pół roku, więc zobaczymy, co będzie. Nie, na razie gramy ten koncert. Nagrywamy płytę. Ona będzie zrobiona, nie wiem, w przeciągu 2 tygodni. To będzie moment z tą płytą. No i usiądziemy do nowych utworów, jakichś nazwijmy to nowych utworów okupacji 81. W jakim to będzie stylu, w jakim to gatunku, nie mam zielonego pojęcia. Generalnie po prostu jest wolność, więc każdy po prostu sobie tworzy jak po prostu chce, nic nie jest narzucane. No nie jest zespół biznesowy, tylko zespół wolnościowy. Więc każdy gra po swojemu, ja nie widzę przeszkód i już. Powiedz, śledzisz jakieś nowe zespoły? Przesłuchiwałeś te, co się zgłosiły tutaj do konkursu, do przeglądu 19? Słyszałem, słuchałem audycję, którą tutaj Piotr Kiełowicki w radiu prowadził i tam bodajże mieliście połączenia telefoniczne z zespołami, które mają występować. Czacha, Ekstrement tak, i... Tak. Mhm. No więc tak, słyszałem po prostu to, co w audycji po prostu leciało, to słyszałem. Mhm. Ocenisz na miejscu. A czy nie, no tak jak Piotrek tam powiedział, że to jest poziom profesjonalny, to jest tak, poziom profesjonalny.
Powiedz, jeszcze raz cię zapytam jakby o tą motywację, już motywację do samego grania punka, no bo mówisz, że kiedyś chciałeś grać szybko, teraz już to ci minęło, a wydaje mi się, że jedną z takich motywacji do grania takiego ostrego, punkowego jest jakiś bunt. Czy to się u ciebie zmieniło? Komuny już nie ma, czy jest się przeciwko czemu buntować? No, słuchajcie, no komuny nie ma, ale po prostu nadal po prostu jest dużo zła. Zresztą ja takim zawsze byłem ludkiem, który gdzieś zawsze z boku po prostu gdzieś stał i ciągle wkurzało mnie to, a to jedno, a to drugie. To dobrze też chłopaki z proletariatu powiedzą, że Krzysiek ciągle po prostu narzekał, bo wszystko mnie wkurzał. No i to tak jest i to się po prostu nie zmienia. I wczoraj też wróciłem po prostu z delegacji, byliśmy w jakimś hotelu, w którym się okazało, że nie działa telewizor, że nie ma gniazdka w pokoju i że nie ma balkonu, który był na zdjęciach, po czym pani w recepcji po prostu mówi, że ona nic z tym nie może zrobić i nie może negocjować po prostu ceny. Myśmy z tego zrezygnowali i dostałem odpowiedź przez Booking po prostu, że no, że bardzo nam przykro, a po dwóch dniach zablokowali po prostu mi konto, nie mam kontaktu z tym hotelem i na państwo napisali nam, że no, telewizory nie działały wszystkie po prostu w całym budynku, więc jakby to jest normalna po prostu rzecz, że gniazdko nie musi być przy łóżku. Ja mówiłem, że nie było w ogóle w pokoju gniazdka żadnego, że podłączyć telefon, no i że balkonów to oni w ogóle nie mają, no i że nie należy nam się po prostu zwrot 1500 poszło. No jak mam się nie buntować? No kurde, ludzie 1500 złotych, to dla niektórych to jest pół pensji, tak? No i już, no nie wiem. To... Nie wymieniamy nazwy hotelu, ale jeśli nas słuchają, to skłaniam do refleksji. Wspomniałeś, że pracujecie nad nowym materiałem. Ta nadchodząca płyta to wszystko będą zremasterowane, świeżone kawałki sprzed 30 lat? Znaczy, no nie zremasterowane, nie. Będą to utwory stare, ale zagrane na nowo. Czyli teraz w obecnym po prostu składzie, przez obecnych po prostu ludzi, nagranych po prostu profesjonalnie po prostu w studiu, choć jakby z taką nutą, no żeby to brzmiało punkowo, żeby to nie było takie nowoczesne, bo jakby zauważam też w tym wszystkim, że nagrywanie, znaczy tą muzykę punkową, którą ja pamiętam z tamtych lat, to ten cały po prostu brud i te grundigi, to wszystko, to jakiś miało po prostu to wszystko sens. O czym z Piotkiem Baksem rozmawiałem, że takie nagranie teraz muzyki punkowej tak elegancko w studiu, to wszystko, to tak jakoś to wszystko nie gada. Czy ja tego tak nie odczuwam, więc jakiś brud chcę tam zostawić, więc może dlatego z tego powodu chcę to nagrać po prostu w 3 dni, po prostu byle jak, bo chcę jakiś bałagan po prostu w tym zostawić, żeby był. Ale nie, nagrywamy stare utwory, wszystkie jakie mieliśmy, to chcemy to, żeby to na nowo odświeżyć, zagrać po prostu jeszcze raz i z tego będzie po prostu płyta. I dopiero zajmiemy się po prostu robieniem po prostu kolejnych po prostu utworów nowych. Posłuchajmy w takim razie jeszcze tych na grundigach nagrywanych starych nagrań właśnie. Oskar, wypuść, co tam mamy. To promocja. 2000.
Program 2000. Najlepsze nie tylko muzyczne hity przełomu XX i XXI wieku na antenie Studenckiego Radia Żak Politechniki Łódzkiej. Co dwa tygodnie, środa, godzina 20. Autopromocja. Rozmawiamy właśnie z Krzyśkiem Laskusem z zespołu Okupacja. Usłyszeliśmy w ostatnim nagraniu dużo gwizdania, trochę refrenu la la la. Ogólnie dużo usłyszeliśmy. I Krzysiek nam przed chwilą wyjaśnił. O, mamy... Wokalistę. Mamy wokalistę. To może zróbmy tak. Jeśli mamy jeszcze coś, Oskar Mikiwnie, czy mamy coś do wyemitowania, to jeszcze was zostawiamy z muzyką Okupacji, a do nas do studia dołącza jeszcze jeden gość. Start!
Powracamy na antenę Studenckiego Radia Żak Politechniki Łódzkiej i trwa audycja w Łodzi Kultury, a do naszego gościa Krzysztofa Laskusa dołączył kolejny gość, również członek okupacji 8.1, Piotr Gilewski. Cześć, dzień dobry. Cześć, dzień dobry, dobry wieczór. Przepraszam, że taki zdyszany, ale po prostu biegiem tutaj do was leciałem. Ale bardzo doceniamy, cieszymy się, że udało się tobie tutaj dotrzeć do nas na audycję. Słuchajcie, już 19 listopada będziecie grać koncert w ramach festiwalu Punk Rock Estrada w Domu Kultury na Żubarskiej. Jakie są wasze odczucia na ten moment przed tym wydarzeniem? Znaczy, ja to się martwię bardziej o chłopaków po prostu. Czy, Piotrek, czy masz stres? Masz stres? No oczywiście, że tak. No, po tylu latach znowu przed mikrofonem to jest ogromny stres i mam nadzieję, że damy radę. To najważniejsze jest, bo to trzeba, liczymy na frontmana, że będzie skakał, nie oprócz tylko śpiewania, to będzie skakał, tam nie wiem, co tam jeszcze będzie. Mam nadzieję, że po prostu da czadu. No i ma tak się martwi od Krzyśka, który nie grał na gitarze może z 20 po 100 lat. Kondycja jest, widzimy po Piotrku. Przed chwilą wpadł do studia, miał zadyszkę, już teraz wszystko wyrównane. Powiedz, jak Krzyśka już przemaglowaliśmy, jak ty się czujesz z tym, że zespół wraca do życia? Znaczy, zacznijmy od tego, że ja przede wszystkim to byłem wielkim fanem zespołu, nie tyle wokalistą, ponieważ jak tutaj z tego, co troszeczkę po drodze słyszałem, Krzysztof opowiedział historię, a tutaj oczywiście ja też ponawiam apel do Łysego, może się nam odnajdzie. Natomiast ja zaczynałem przygodę z okupacją głównie jako jej fan. Po prostu kiedyś w dawnych czasach z Krzyśkiem spotkaliśmy się na ulicy i on zaprosił mnie do tego klubu właśnie, o którym opowiadał. Na Mokrej to zdaje się było, w bloku mieliśmy taką piwnicę i ja tam początkowo bywałem po prostu słuchać tego, co robią chłopaki, i przyglądać się, pomagać w nagraniach. Zresztą ta płyta, którą podrzuciłem ostatnio tutaj Krzyśkowi, to jest też z nagrań, przy których ja uczestniczyłem. Później nie wiem, jak to się stało, że zniknął nam kolega Łysy i po prostu mnie zaproponowano, żebym po prostu dołączył i popróbował z nimi, oni mówią śpiewać, a raczej krzyczeć. No i tak jakoś się złożyło, że rzeczywiście w paru próbach wziąłem udział. Potem był właśnie ten wyjazd do warszawskiej Karuzeli. Nie wspominam tego, ja przynajmniej miło, bo tam skończyło się małą awanturą. Nie wiem, czy Krzysztof o tym opowiadał. No, to były takie fajne, stare czasy, kiedy ludzi takich jak my bardzo nie lubili panowie, którzy nazwali się skinheadami, więc koncert był taki mocno skinheadzki, jak my to nazwaliśmy. Zakończył się małą awanturą. Chyba jedyny poturbowany w tym wszystkim to byłem ja. Natomiast my stamtąd bardzo szybko się ewakuowaliśmy i wróciliśmy do Łodzi. Z tego, co potem Krzysztof opowiadał, to bardzo organizator żałował, że tak się stało, ponieważ już po tam drugim czy trzecim występie kolejnych kapel, no, publiczność krzyczała okupacja, okupacja, nas już niestety nie było na miejscu. No takie to były początki. Później też nie wiem, jak to się stało, że to wszystko jakoś się skończyło. No Krzysiek miał swoje plany, zaczynał wtedy prawdopodobnie już z Moskwą, także no ja z kolei pamiętam jeszcze tylko ten moment wyjazdu do Jarocina. Ja tam niestety nie mogłem pojechać prozaicznie, no po prostu nie dostałem zgody w domu na ten wyjazd i pewnie tak też się zakończyła przygoda. No to były takie czasy, umówmy się. No, bycie punkiem to było bardzo ciężka zabawa i zarówno w domu, na ulicy, jak to się wszyscy śmiali, trzeba było mieć silne nogi w tamtych czasach. No. Silne nogi. I tak, i trzeba być szybkim, trzeba było być szybkim. No ale to były tamte czasy. A jak się gra teraz po tych kilkunastu, dziesięciu latach z może nawet przerwami, dalej czujecie te same emocje co te 30 lat temu, czy to jest zupełnie coś innego? No jak Krzysiowi oddamy głos, bo to głównie on się na tym zna. Ja powiem szczerze, ja jedyny w tej ekipie to po prostu no nie znam się na muzyce, nie jestem muzykiem, nigdy nie byłem. Ja trafiłem do zespołu jako punkowiec, który miał po prostu wykrzyczeć jakieś slogany i tak zostało do dzisiaj. Ja z muzyką nigdy nie byłem związany, natomiast no, koledzy, którzy grają w zespole, są muzykami z krwi i kości. Bardzo zresztą wysoko ich stawiam tutaj i no, myślę, że Krzysztof nie opowie. Ja czuję to, co kiedyś po prostu, no, czyli mega adrenalin i ogromne tempo i chyba o to w tym wszystkim chodzi. Zresztą ci Piotrek zazdroszy tej adrenaliny. Nie, ja po prostu lubię walić w bębny i lubię grać, spotkać się z kumplami, pogadać, pograć. To taka normalna rzecz.
myślę, że z tego to się po prostu nie wychodzi, po prostu już dlatego powrót do tego, tak jak mówiłem, po prostu po śmierci tego mojego przyjaciela, ta propozycja po prostu była bardzo fajna, więc jakby tą karierę po prostu dalej swoją muzyczną po prostu ciągnę po prostu do przodu. No. Jak Piotrek wpadł do reżyserki, jeszcze chwilę mówiliśmy o tym przedostatnim kawałku, który wysłuchaliśmy. La la la. La, la, la. Dlaczego la 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 tam jest? A tekst tego, bo też tak, jak utwór na początku się nazywał, jaki miał tytuł, tego nie wiem. Był jakiś tekst, ale na tym pierwszym koncercie, który pojechaliśmy tam do Kontrasów, do Świnoujścia bodajże, zawsze każdy musiał dostarczać teksty dla cenzora. I cenzor tego utworu nam nie przepuścił, a ponieważ repertuaru mieliśmy mało, zdecydowaliśmy na scenie, że ten kawałek zagramy. I Lucek chyba podjął decyzję, że w takim razie no, nie zaśpiewa po prostu tekstu, żeby nie narażać się, bo to były oczywiście kary pieniężne, przekraczające tam dochód z koncertu, nie wiem, dziesięciokrotnie po prostu, więc nawet nie było nas na to stać. No i Lucek zaśpiewał la la la. Potem zmieniliśmy tytuł tego utworu na Bez cenzury i on tak się ostał la la la. W takiej też formie zagraliśmy go w Jarocinie. To się podobało i będziemy grać go nadal. Czy teraz zespoły grające taką muzykę mają jakieś przeszkody? Tak się zastanawiam. Czy to jest w ogóle nieporównywalny? No wy macie już pozycję też jako zespół, jako muzycy. Jakie są teraz bolączki, jeśli są? Znaczy generalnie nie wiem, co się zmieniło. Mamy ścieżki rowerowe. Uczniowie mogą samochodami do szkoły po prostu jeździć. Kiedyś to było nie do pomyślenia, bo przecież nikogo nie było stać, chyba że tata był ministrem albo nie wiem kim tam. No więc nie, oczywiście zmieniło się po prostu dużo na plus, natomiast jakby ta wolność nadal jest ograniczona po prostu przez rządy różne, a to w taki czy w inny po prostu sposób, więc stąd jest cały czas bunt, jest walka. A czy jest łatwiej? No pewnie, no można wyjść na scenę, można po prostu bluźnić, po prostu czy wypowiadać się do woli. Co z tego wyniknie, no tego nie wiemy, no może po kogoś przyjadą gdzieś tam do domu i już, no śledzą, no pewnie, że śledzą te Facebooki różne, po prostu inne i gdzieś tam, nie, to jak kiedyś był ten aparat jakiś państwowy, który po prostu no, takich zbuntowanych ludzi miał na oku, to myślę, że teraz państwo też ma na oku ludzi jakichś, żeby tak jakby mieli być za bardzo niewygodni, nie? A trudno było wam się zjednoczyć jako okupacja 8-1? Czy to była szybka decyzja, tak robimy to i nie ma mowy, żeby to się nie udało? Ale mówimy teraz o tym obecnym rozkładzie? Tak. Staliśmy sobie z Piotrkiem przy grillu, no i opowiadamy tam sobie, wspominamy sobie dawne po prostu czasy i Piotrek mówi tak, no i pamiętasz, ja tam z wami tutaj w Karuzeli śpiewałem, a ja, co ty opowiadasz? Jak w Karuzeli? On mówi, no na koncercie, przecież to ja z wami śpiewałem. Mówię, o ja cię kręcę. Ty, no to tak, Krzysiek, no ja, Bax, mówi, super zespół, jesteś ty, ja i Krzysiek? Dobra, człowieku, to montujemy po prostu zespół, będziesz śpiewał? Będę. Dobra, no to już. Szybka akcja. I teraz już jesteście po próbach, no bo mówisz, że wchodzicie do teraz niedługo do studia, 3 dni. I nawet już... nie wchodzimy, bo jesteśmy, bo pracujemy w studio. Okej, okay, no to nawet, no jak były te pierwsze próby grania po latach, zwłaszcza Piotr, jak to wspominasz? No dużo się zmieniło, tym bardziej, że ja z mikrofonem nie miałem do czynienia, tak jak już wspominałem, kilkadziesiąt lat, bo to przecież 87 rok, więc no kurczę, no zupełnie nowe rozdanie, inne czasy i ja powiem tak, że to taki moment takiego przypomnienia sobie, jak to było kiedyś fajnie, mając te naście lat, bo to wtedy tyle mieliśmy, no i kurczę, no duża sprawa, aczkolwiek no duży problem, bo wiadomo, ja w międzyczasie nie miałem do czynienia z muzyką, więc troszeczkę musiałem poćwiczyć, zresztą ćwiczę cały czas nadal i mam nadzieję, że coś z tego w ogóle będzie. Natomiast no taki powrót do przeszłości, no to co wtedy się działo, co było ważne, no dzisiaj no patrzymy na to troszeczkę inaczej, traktujemy to jako taką no powrót do przeszłości, ale no z takim lekkim przymrużeniem oka jednak. A jak wam się teraz współpracuje dalej, nie wiem, czujecie może to, co czuliście podczas prób w latach 80., czy to jest zupełnie inna jakby forma pracy nad utworami? No, szef zespołu niech się wypowie na ten temat. Co ja mam się przed Piotrku wypowiedzieć? Dla mnie po prostu to jest norma, no, grać, występować i tak dalej. No to tak jak Piotrek powiedział, no, że po prostu czuję jakąś adrenalinę i tak dalej.
Znaczy, no, dla mnie po prostu ważne, po prostu, żeby wyjść, zabrzmieć po prostu profesjonalnie, po prostu pierdzielność tam na koncercie i będzie wszystko w porządku. No. No, natomiast, no, czy odczuwamy po prostu to samo, co w tamtych czasach? No pewno nie. To jest całkowicie po prostu coś innego. No, ten bunt gdzieś jest. No, być może jak zrobimy te nowe utwory i gdzieś napiszę o hotelu, w którym miałem po prostu sesję, no to wtedy będę mógł się po prostu wyżyć po prostu. Już wtedy będzie jakaś adrenalina. Zapytaliśmy już w zasadzie o plany, znaczy wiemy, że chcecie nagrać płytę, nie wiemy, czy mówiłeś, że posypały się jakieś propozycje zagrania teraz koncertów, jeszcze nie macie nic skonkretyzowane, ale macie coś na oku, na przykład, czy na Nowym Jarocinie byście chcieli wystąpić? Nowy Jarocin, tak, w ogóle, możecie zrecenzować w ogóle, jak chcecie. Ja powiem tak, Jarocin to był jakiś przegląd zespołów i prawdę mówiąc, ściągnąć ten zespół swój poprzedni, który ciągnąłem przez lata, tam ten okupacja, nigdy... Ja bardziej gram dla przyjemności po prostu grania, więc myśmy byli zamknięci po studio, nagrywaliśmy po prostu płyty, stawialiśmy je na półkę, nigdzie z tym nie chodziliśmy, żadnego radia ani nic. Kompletnie nas to nie interesowało, bo prawdę mówiąc ten świat, który jest tam za drzwiami, on się różni. To nie jest, z tego co przez lata po prostu widzę, to nie jest tworzenie sztuki, to jest biznes, tak? To jest biznes. Chcesz być na scenie, chcesz z tego żyć, zarabiać po prostu pieniądze, no to musisz do tego podejść po prostu biznesowo, a to nie za bardzo mi odpowiada i zawsze się kłóciło jakby po prostu z moją ideologią, a tym bardziej po prostu z ideologią punkową. No. A ty, Piotrze, chciałbyś na Nowym Jarocinie wystąpić? Ja cały czas się zastanawiam, bo to wszystko, co robimy, to jest, dzieje się tak szybko i tak nagle dla mnie. No, mówię, i baner już się przywiózł. Tak, już mamy baner. I nalepki. I nalepki, natomiast no, dzieje się to bardzo szybko dla mnie. Ja próbuję się oswoić z tą całą sytuacją. Mówię, to wszystko dla mnie, to bycie w okupacji tam kiedyś, dawno temu, to był taki epizod, który zresztą mile zawsze wspominam, nie ukrywam, bo to było fajne. Natomiast to są czasy już takie dla mnie minione. I ja to traktuję, mówię, jako taki powrót do przeszłości, ale z takim lekkim uśmiechem. Co z tego będzie dalej? No nie wiem. Tutaj to wszystko zależy od panów, którzy grają w tym zespole i robią to profesjonalnie. Jakie będą plany dalej, to poczekamy, zobaczymy. Natomiast no, dla mnie to jest, powtarzam, cały czas taki powrót do przeszłości po prostu. Zjednoczyliście się jako Okupacja 81, ruszacie z promocją waszych utworów, waszych koncertów. Powiedzcie, jak i gdzie można was śledzić? Znaczy, otworzyliśmy stronę na Facebooku tak pod nazwą Okupacja 81, tak? Tak to się tak się nazywa, tak. No więc jesteśmy i tam będziemy zamieszczać jakieś informacje, które jak będziemy mieli z czym się podzielić z obserwatorami czy słuchaczami, to będziemy po prostu je tam po prostu zamieszczać. No, tak jak powiedziałem, no, plany są takie, że gramy ten koncert, po koncercie po prostu nagle mamy praktycznie zrobione wszystkie utwory, które graliśmy w dawnych po prostu czasach, więc wchodzimy, nagrywam bębny, gitary, Piotrek wokale, pach, pach, robimy płytę. No nie wiem, może w styczniu ta płyta będzie, nie w grudniu, bo się okazało, że w okresie świątecznym chyba 2 miesiące po prostu jest natłoczenie po prostu płyty. No, no, no to jakoś tak. No ale umówmy się, że to niedługo. I ta płyta będzie, nie wiem, do kupienia, do rozdania, no. I tak dalej. Niech będzie pamiątka. I potem, no plany są takie, tak, żeby robić nowe utwory po prostu i grać po prostu dalej. No jak się chłopaki będą świetnie po prostu bawić, no to róbmy to. No jak przynosi po prostu to nam satysfakcję po prostu i radość, no to czego wam więcej potrzeba w naszym wieku? Jak nie radości, myślę, i tak. Wolności. No. ładnie powiedziane. Najbliższa okazja, żeby was usłyszeć, to 19 listopada. Punk Rock Estrada. Festiwal na Żubarskiej 3, w tym miejscu, gdzie duża część łódzkich kapel punkowych startowała. Bardzo wam dziękujemy. Krzysiek Laskus i Piotr Gilewski, Okupacja. Dziękujemy. Dziękujemy. A my jeszcze przy okazji zaprosimy naszych słuchaczy na to wydarzenie, które nasze radio objęło patronatem medialnym. 19 listopada, Centrum Kultury na Żubarskiej, Punk Rock Estrada. Serdecznie zachęcamy również w imieniu Okupacji 81 na porządną i solidną dawkę gitarowego łojenia.